Witam wszystkich fizjostudentów w bonusowym odcinku serii. Dlaczego bonusowy? Ponieważ odpowiedź jest prosta. Nagrałem już odcinek 8, więc głupio będzie teraz ten nazwać 8, a tamten potem coś zmieniać jeszcze w trakcie, więc ten niech będzie bonusowy. To jest raz. A dwa, ten odcinek będzie krótki, ponieważ Aleksandra na YouTubie w komentarzu pod jednym z moich filmów, 3 dni temu dokładnie, zapytała mnie o to, kiedy można założyć własny gabinet. Czy można od razu po studiach założyć własny gabinet. I tutaj będę się posiłkował dokładnie danymi, które są jakby oficjalne, tak? I to jest, trzeba to zaznaczyć, to jest stan na dzisiaj, tak? Aspekty prawne zmieniają się, tak? To może się różnić od tego, jak będzie sytuacja wyglądała za pół roku, ale na dzisiaj, żeby otworzyć własny gabinet, to osoba ta musi skończyć studia w 2022 roku, tak? I jak ta osoba skończy już studia w 2022 roku, w 2023 roku też. Tak, to się jakby też tego tyczy. Ale jak ta osoba skończy studia w 2022 roku, może samodzielnie pracować od razu po studiach, ale muszą być spełnione pewne warunki. I tymi warunkami są. Należy rozpocząć studia, czyli trzeba by było rozpocząć studia po 1 października 2017 roku. Tak, czyli od tego dnia wzwyż. Osoby, które rozpoczęły studia właśnie od 1 października 2017 roku wzwyż, już też mogą, to jest jakby jeden z warunków, który umożliwia założenie własnej działalności zaraz po studiach i nie muszą zdobywać dodatkowego doświadczenia gdzie indziej. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Trzeba zdobyć co najmniej 300 punktów ECTS. To jest też istotne i to już będziecie mieli w suplemencie swojego dyplomu. Kolejny punkt, trzeba odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową i tutaj niestety ja się nie orientowałem, ale zakładam, że praktyki zawodowe w ramach studiów wliczają się w to wszystko, tak? Ale to by trzeba było jeszcze dokładnie skontrolować i zasięgnąć informacji, ale zakładam, że to się będzie wliczało, tak? A że tych praktyk jest bardzo, bardzo dużo, to zakładam, że to powinno się też wliczać i że z tym nie powinien być problem. I ostatni punkt, trzeba uzyskać tytuł magistra. I gdy te punkty będą spełnione, to prawnie możemy samodzielnie wykonywać zawód fizjoterapeuty, możemy otworzyć swój gabinet i pracować samemu sobie. Osoby, które mają tytuł technika albo licencjata fizjoterapii, niestety nie mogą na żadnych warunkach wykonywać tej działalności samodzielnie. I tak wygląda aspekt prawny, tak? Czyli wszystko to, co już powiedziałem. Dziękuję Aleksandrze za zadane pytanie, aczkolwiek kilka osób już o ten temat mnie pytało, więc uznałem, że będzie taki szybki bonus, wleci na kanał. Ja nie będę o nim głośno to robił na Instagramie czy innych mediach, to będzie typowo tutaj na YouTubie, tak jak inne treści, które też będą po prostu zachowane typowo na tę platformę. I to jest aspekt prawny, ale jak wygląda życie? Ja osobiście, i to jest moje osobiste i zawodowe zdanie, bardzo nie polecam, żeby ktoś od razu po studiach otworzył swój własny gabinet. Z kilku względów. Ponieważ wiemy zdecydowanie za mało, studia nie przygotowują nas absolutnie do pracy z pacjentem bólowym. Ja zadałem kiedyś to pytanie na Instagramie. Są osoby, które uważają, że że studia same bardzo dobrze przygotowały te osoby do pracy z pacjentami. Jeśli tak jest, to tylko się cieszyć. Tylko oby było tak jak najczęściej, że osoby po studiach są już pewne siebie i gotowe do pracy z pacjentami. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo krótkowzroczne. Ja osobiście do pewnego momentu, całkiem jeszcze niedawno, nie czułem się pewny z pracy z pacjentem jeden na jeden, tak? Bez jakby pomocy kogoś innego, ale to też może wynikać jakby z osobistych cech, że ja stawiam na bardzo dużą jakość. Ale jest bardzo trudne wejście od razu w realia pracy z pacjentem
niekomercyjny, bo zakładam, że jak ktoś chce otworzyć jakby swój własny gabinet, to że mówimy tutaj o pracy komercyjnej, aczkolwiek jeśli chodzi o pracę z NFZ-em, to też jakby jest inny rodzaj pacjenta, tak? Ale ja mówię tutaj typowo o pacjencie niekomercyjnym. Ja osobiście za bardzo nie polecam tego. Bardzo polecam nawet krótki wolontariat, choć wiadomo, trzeba za coś żyć, ale żeby podpatrzeć, jak pracują osoby jeden na jeden, osoby, które mają efekty, osoby dobre, tak? To będzie bardzo cenne, bo zobaczymy jeden model pracy, tak? Jak mamy możliwość, można zobaczyć jeszcze u kogoś innego, jak on pracuje i porównać różne modele pracy. Bo to, jak ty będziesz pracowała, jak będziesz pracował, to zależy od bardzo wielu czynników i od tego, jaki model pracy sobie wypracujesz. I nie jest absolutnie nigdzie powiedziane, że jak ktoś pracuje w ten sposób, to ten model jest uniwersalny. Każdy będzie z nas dopasowywał model pracy do swoich potrzeb i do swojego pacjenta. I to jest bardzo fajne zadanie na praktyki śródroczne i zawodowe, tak, w trakcie studiów, żeby zobaczyć, jak różne osoby pracują, jak różne środowiska pracują i w jaki sposób, jakby jakie elementy tej pracy mogę wykorzystać ja w swojej pracy. Dlatego ja uważam, że po studiach od razu to nie jest aż tak dobry pomysł, ponieważ wiemy po prostu za mało. Ale mogę się mylić, są osoby, które na pewno wiedzą więcej ode mnie po studiach, kiedy ja kończyłem studia, tak? Więc to jakby nie jest takie zero-jedynkowe. Ale ja osobiście polecam, żeby zaciągnąć się, czy znaleźć miejsce, gdzie można podpatrzeć, jak pracują inni, lepsi, którzy mają efekty i dopiero wtedy wejść na rynek pracy. Ja otworzyłem swój własny gabinet po około 1,5-2 latach pracy w innych ośrodkach, gdzie w jednym ośrodku pracowałem typowo jeden na jeden, więc ja miałem styczność z pacjentem komercyjnym i wymagającym tak naprawdę, ale uważam, że to był błąd. Uważam, że gdybym wcześniej pracował w większej placówce, gdzie mógłbym pytać i podpatrywać starszych i bardziej doświadczonych kolegów, co mogę robić, co robię źle, co robię dobrze, co mogę poprawić, to byłoby to znacznie bardziej dla mnie i dla mojej pracy i w rezultacie dla moich pacjentów korzystne. Ja jakby obecnie, no to jestem już w zawodzie, to nie jest aż tak długo, ale około 8-7 lat. I od niedawna dopiero czuję się komfortowo, tak zupełnie komfortowo pracując z pacjentem jeden na jeden. Tak? Dlatego ja nie polecam od razu rozpocząć pracy w własnym gabinecie zaraz po studiach, to nigdzie nie ucieknie, a jak już gdzieś nasze nazwisko w kręgach i środowiskach, gdzie pracujemy, będzie znane, to wtedy otwarcie gabinetu będzie o wiele łatwiejsze. Tak? Więc to też warto wziąć pod uwagę. Dobrze, i to na tyle w tym dzisiejszym bonusowym, krótkim odcinku. Dziękuję bardzo za Wasze pytania. Dziękuję bardzo Aleksandrze za to pytanie, które miała w komentarzu. Jeśli macie jakieś pytania właśnie w komentarzach, śmiało dajcie znać, bo po prostu na Wasze pytania chcę odpowiadać w tych filmach, chcę rozwiewać Wasze wątpliwości i chcę, tak samo jak ja bym chciał wiedzieć kiedyś pewne rzeczy, gdy byłem na studiach, chcę, żebyście Wy mieli tę wiedzę, której ja na studiach nie miałem. Więc jeśli macie jakieś pytania, problemy czy wątpliwości, śmiało dajcie znać w komentarzu, z chęcią na nie wszystkie odpowiem, a jeśli będzie pytanie, które się będzie szczególnie często powtarzało, czy które będzie warto po prostu rozwinąć, to nagram o tym osobny materiał, więc nie ma żadnego problemu. Także dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!